Wiecie, że jak wam się nie podobają wasze cosplaye, to możecie je wyrzucić, możecie je podpalić, możecie je zrobić od nowa i zaprzepaścić tym samym, powiedzmy, 3 miesiące nakurwiania non-stop na maszynie z worblą, z Ewką, trując się chemicznie, parząc się, kując w palce. Zapraszam! Okej, w cosplayu trzeba umieć zabijać własne dzieci. To brzmi bardzo brutalnie, bardzo tak dobijająco, ale tak jest. Czasami po prostu, jeżeli coś nam nie wychodzi, musimy zaakceptować fakt, że faktycznie jeżeli zrobimy to jeszcze raz, to wyjdzie to lepiej, bo na przykład nauczyliśmy się czegoś tam. Oczywiście to nie dotyczy tylko jednego, powiedzmy, stroju. Ja na przykład robię w ten sposób, że nie poprawiam strojów z tego tytułu, że jestem zazwyczaj sentymentalna po prostu i nie robię tego na byłych już strojach, które są, tylko zostawiam je w ramach pamiątki i takiego chamskiego przypomnienia Tima, nie rób tego więcej, a uczę się zupełnie na nowych strojach, w sensie nie popełniam już tych samych błędów i robię to bardziej z głową i to jest spoko. Chyba że ktoś oczywiście ma parcie na pójście na konkurs w danym stroju, który jest sprzed x lat, jest nie do końca dobrze wykonany. Faktycznie, można go zrobić od nowa, można go w jakiś sposób poprawić, ulepszyć, no ale to już jest jakby indywidualne podejście. I skoro mówimy już tak radośnie o indywidualnym podejściu, to zacznijmy od tego, że każdy ma swoje zdanie. I pewna, może nie tyle dojrzałość, co taktowność polega na tym, że zdanie ludzi się szanuje. W tym momencie nie tłumaczy już nas nic, żaden wiek. Okej, znaczy wiek, wiecie, rzędu 9 lat, okej, ale nie, kiedy ktoś zahacza już o to 18, gdzie dostanie faktycznie dowód i może iść w świat robić sobie przypał na własny rachunek. Absolutnie to nie jest skierowane do nikogo personalnie, ale, jak ja kocham słowo ale, załóżmy, że powiem wam to oczywiście jak zwykle na swoim przykładzie. I mam cosplay, nawet wisi tu, w tą stronę, dosłownie jakbym przesunęła kamerę, to byście go zobaczyli, ale nie zobaczycie go, bo wam go nie pokażę. No i w każdym razie on sobie wisi, ja widzę jak jest od środka technicznie zrobiony i generalnie za chwilę chyba puszczę pawia. Natomiast ludzie mówią, że wygląda ok. Znaczy ok w tym sensie, że no niektóre osoby, które powiedzmy nie szyją, bądź robią instanty, bądź tylko bazują na ciuchach z szafy, mówią, że to wygląda super ekstra zajebiście. Jeżeli mówimy o moich znajomych, no to ja mówię ok, fajnie, dziękuję. Ale no mi się nie do końca podoba, bo jest ten i ten mankament, więc no okej, fajnie, że ktoś to widzi, like to widzi, ale no ja nie do końca odbieram to tak, że jest tak zajebiście. No i pada taki zajebisty argument. Jak ci się twój cosplay nie podoba, to go wypierdol. To jest dziwne, to jest bardzo, bardzo takie płynne, bo pomijam, że to jest głupi tekst w ogóle, przynajmniej w moim odbiorze. Napiszcie mi, czy dla was też taka sytuacja jest dziwna. No i to jest taki tekst, który on ma niby rację bytu, ale nie do końca, no bo to jest takie sugerowanie, jak zrobiłeś bachora i ci się nie podoba, to go wyjeb na śmietnik. A chyba znacie niektóre historie, co się dzieje z ludźmi, którzy wypierdalają swoje dzieci. Okej, ten przykład był taki kombosowy w ogóle, taki po, ale no nie wiem jak wam to inaczej nakreślić, bo tak jak już wspominałam, musicie umieć zabijać swoje dzieci, albo się uczyć na własnych błędach bardzo mocno, ale to jest tylko i wyłącznie w was, to jest w waszej głowie to przeświadczenie, z którym musicie sobie wy sami poradzić, bo to dotyczy bezpośrednio was, a nie kogoś innego. I w momencie, kiedy ktoś by mi tak powiedział, w sensie, wiecie, jeżeli to jest taki żart i ja to ewidentnie czuję, no to okej, spoko, też się pocheszkuję, ale jeżeli ktoś to mówi faktycznie na serio, to jest takie, ja nie wiem co poszło nie tak w życiu tej osoby, że jest aż tak bezczelna. Szukanie rady to jedna sprawa, ale na chama wciskanie komuś, że ma wypierdolić swój cosplay, nad którym się męczył, nad którym spędził długie godziny i to technicznie wyszło zajebiście, ale jedynym mankamentem tego stroju jest to, że się tej osobie to nie podoba, bo po prostu widzi w chuj tych błędów, które popełniła, bo powiedzmy nie jest profesjonalnym krawcem, nie jest człowiekiem, który ma 10 lat doświadczenia z Ewą, ze styrodurem. I mówienie tego tej osobie to jest takie, równie dobrze możecie wziąć kij bejsbolowy, nawtykać w niego gwoździ i jebnąć komuś w głowę, bo to jest podobny poziom, mam wrażenie, takiego wylewania kubła zimnej wody na kogoś. Ten kubeł zimnej wody nie ma tutaj za zadanie
otrzeźwienia kogoś, że co ty pierdolisz, masz dobry strój, tylko właśnie pogłębienie tego. Osoba uważa, że ma zjebany strój, a ty jeszcze je dopiero, no to jak jest tak zjebany, to go wywal. I to jest takie, no, no nie, no nie róbcie tego, po prostu tego nie róbcie, bo to jest niefajne. Ale o, Tima, Tima, wait, hola, hola. Przecież takie osoby mówią to, żeby się atencjować. No właśnie nie. Jasne, jest gro ludzi, które się atencjuje tym, że ciągle stęka, narzeka na swoje tam stroje, swoje skille, które ma, ale udaje, że ich nie ma, ale to się opiera na tym, że jeżeli mamy taką tablicę tej osoby na Facebooku, to non-topper napierdalane są posty o tym, jaka to ona nie jest smutna, krzywdzona i tak dalej. I to jest faktycznie atencjowanie się. I nieważne, czy ta osoba ma stwierdzonego bordera, rozdwojoną kurwa jaźń, Aspergera? Czy cokolwiek innego, czy samą zwykłą depresję. To jest atencjowanie się. Znam i takich ludzi ze stwierdzoną depresją. Bo sorry, fandom mamy jaki mamy i jest mnóstwo osób, dla których fandom jest ucieczką po prostu od szarej, takiej niefajnej codzienności. Mam osoby ze stwierdzoną depresją i ze stwierdzoną depresją. Jedna nakurwia tymi postami i się atencjuje, druga nie nakurwia postami i się nie atencjuje, ale jeżeli rozmawiamy, to faktycznie wspomni, że jest jej ciężko. I oczekuje ode mnie jako przyjaciółki wsparcia. Więc ja tego wsparcia udzielam nawet zwykłym głupim słowem, głupim żartem. A ta osoba, która nakurwia tymi postami, nie przyjdzie i nie powie: słuchaj, mam problem, chodźmy na piwo. Więc tutaj jest ta różnica taka zasadnicza między tymi osobami. I jak się mówi takiej osobie, że ma wypierdolić ten strój, to jest takie, no mi by się zrobiło przykro, bo ja uważam większość moich strojów za szmaty. Właściwie nie większość, bo chyba wszystkie. I nie dlatego, że jakoś nie lubię tych postaci, bo postacie uwielbiam. Tak samo designy mi się podobają. Nie robię strojów, których designy mi się nie widzą, mnie nie kupują. Ale wiem, że robiłam coś tam nie tak. I mimo najszczerszych chęci, nie mam już czasu, cierpliwości, żeby je poprawić. Więc po prostu są, a ja sobie na nie stękam, a mimo wszystko i tak je zakładam. Ale będzie, że trzeba je wypierdolić, bo ktoś mi tak powiedział, no bo skoro ja tak narzekam, no to muszę je wyjebać, prawda? Czyli skoro narzekamy też na nasze na przykład odstające uszy, jakąś tam za szeroką szczękę, za wąską, za mało kobiecą, za mało męską, za duży, za mały nos, za krzywy, no to wszyscy zapierdalają na operacje plastyczne. Na bank wszyscy biegają na operacje plastyczne. Więc generalnie zanim... Znaczy, te teksty na temat tego, żeby wyrzucić swoje cosplaye, znaczy do, względem trzeciej osoby, to są takie teksty, mam wrażenie, osób, które nie potrafią się wczuć w pozycję drugiego człowieka. To może być spowodowane wieloma różnymi rzeczami. Ja nie jestem psychologiem, nie znam się na tym do końca, ale tak na logikę dla mnie to wygląda tak, że ktoś nie zrobił cosplayu w życiu i tylko opierał się, wiecie, na makijażu, ułożeniu wiga i zrobieniu, jakieś tam dobraniu ciuchów z lumpeksu, no to jest instant. To jest generalnie instant i tego się nie robi. Tak samo osoby kupujące swoje stroje. I absolutnie nie uważam tutaj nikomu, żadnej z tych przykładów osób. Tylko chodzi mi o to, że takie teksty najczęściej lecą od ludzi, którzy właśnie nie robią cosplay sami od zera. Te osoby nie zdają sobie sprawy, nie mają bladego pojęcia, ile pracy trzeba włożyć w zrobienie stroju. Od zera, w sensie dostajesz płat F-ki, szmatę wielkości prześcieradła i to jest twój materiał i masz z niej zrobić sobie strój i ludzie to robią. Z kolei osoby, które tego nie robią, zazwyczaj nie zdają sobie po prostu sprawy z tego, ile pracy, ile trzeba w to wszystko włożyć. I często nie chodzi tylko o ciężką pracę, nasz czas czy pieniądze, tylko jeszcze o nerwy, o stres związany z tym, że na przykład goni nas termin, bo sesja zdjęciowa, albo ktoś po prostu, my szyjemy, ktoś po prostu wchodzi nas wkurwia zwyczajnie, bo tak też się zdarza, jestem pewna. Myślcie, ludzie, jeżeli już chcecie chlapnąć takim tekstem, upewnijcie się, przemyślcie to, a nie rzucajcie słów tako, bo to może naprawdę kogoś bardzo zranić? Znaczy ja nie... Inaczej. Dużo moich znajomych nie należy do osób słabych psychicznie i generalnie z reguły ma wyjebane, ale to nas po prostu irytuje, drażni i wkurwia. To jest irytacja, która dla pasjonatów cosplayu, dla ludzi, których wielkim takim hobby zakrawającym właśnie na pasję jest cosplay, to te osoby się tak naprawdę
strasznie irytują, bo to jest jak takie troszeczkę mieszanie z błotem ich starań. Może ja tutaj troszeczkę wyolbrzymiam, możliwe, ale jestem bardzo, bardzo poirytowana takim zachowaniem, bo serio, zróbcie najpierw coś sami. Ale nie mówię o zrobieniu tylko ułożeniu wiga, tylko przyklejeniu sztucznych rzęs, tylko faktycznie idźcie do sklepu z materiałami, z tkaninami i kupcie sobie te 1,5 metra materiału, najtańszego jakiegokolwiek chcecie i spróbujcie z tego coś uszyć. I nie mówię o prostej spódnicy z prostokąta, tylko spróbujcie uszyć na przykład jakąś małą spódnicę z koła albo marynarkę. I wtedy możemy faktycznie pogadać. I jeszcze taka mała uwaga dla osób, które słyszą takie teksty. Nie przejmujcie się. Przemyślcie to, kim są osoby, które wam to mówią. I mam tutaj na myśli nie o tym, czy to jest jakaś zdzira, jakieś ścierwo, tylko po prostu, czy te osoby to faktycznie robią i zdają sobie sprawę z nakładu pracy. Bo jestem pewna, że cosplayerzy, którzy faktycznie to robią, nie rzucą takim tekstem. Ja sobie tego nie wyobrażam, a jeżeli tak, no to osobiście bym chyba napluła w twarz takiemu. I przemyślcie to. I zastanówcie się, czy jest sens w ogóle brać to w jakikolwiek sposób do siebie, czy to po prostu nie lepiej olać, bo to jest argument taki wyssany z palca, z dupy wyjęty, nic nie warty totalnie. Tak więc, jak już mówiłam, nie ma sensu się przejmować, trzeba brać na to ogromną poprawkę, nie brać tego do siebie, tylko niekiedy jest tak, że osoba to mówi bardzo ironicznie, jak ja na przykład do niektórych znajomych i jest kilka osób, które faktycznie biorą to do siebie, bo nie wyczuwają tego sarkazmu, ale w momencie, kiedy wyjaśnię, jest wszystko gitara. I naprawdę, bierzcie poprawkę na takie osoby. Bierzcie ogromną poprawkę, bierzcie na to gigantyczny wręcz margines i kalkulujcie, czy to faktycznie jest sens odbierać do siebie. Też w ogóle mówienie komuś, żeby wyjebał strój, no to chyba nikt normalny tego nie weźmie do siebie, nie bierzcie tego do siebie. Zlewajcie to stróżką ciepłego moczu, bo serio, nie ma sensu się w tym momencie nawet z takimi ludźmi wykłócać, bo to mija się z celem. Mam wrażenie, że takie osoby mają na tyle zamknięte umysły i tak małe pojęcie, że muszą same osobiście kiedyś tam nabrać wody w usta, żeby w ogóle skumały, że o, słuchaj, 10 lat temu zrobiłam takie faux pas, ale przypał, Boże, może jednak powinnam przeprosić. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, jeżeli ktoś tutaj jest nowy, nikt tu nie zagląda. Pamiętajcie o... Właściwie to nie wiem. Jak chcecie lajkować, to lajkujcie. Jak nie, to nie. Zapraszam też na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, na mojego TikToka. Jakby ktoś chciał mnie supportnąć, bo tak, nie wiem. Nie wiem, gdybyście z jakiegoś powodu mieli za dużo pieniędzy, to możecie mnie supportnąć. Wszystko macie w opisie. Tam na dole, tam. Pamiętajcie też, żeby odwiedzić moją grupę, bo tam publikuję wszystko i w sumie macie też wpływ na to, co tutaj się nagrywa, więc jak stwierdzicie, że jak dużo osób wystarczająco stwierdzi, że chujowo nie nagrywaj, to może przestanę, nie? Czy coś. A ja wam mówię, do zobaczenia kiedyś tam. Trzymajcie się.